A nie boisz się tego, jak zostanie to teraz zmontowane? Że pokażą, zostaną pokazane twoje takie no najgorsze oblicze. Takie niefajne, nieładne, mówiące o tobie źle, najgorzej. A ty skromniutka, cichutka, uprzejma. Wiesz co, nie wiem, no boję się, wiadomo, że się boję trochę, bo bywało tam różnie, bo mówię, były pokazywane emocje. I tylko, że z drugiej strony też zaznaczmy, to jest gra. Więc też dużo osób, też w tym ja oczywiście, grało. Tak, nie mówię, że grało, bo tam najpierw mówię, że grałam, teraz mówię, że nie grałam, więc zaprzeczam. Ale o co mi chodzi, że to jest gra, więc też musieliśmy pokazywać, zwodzić innych uczestników, bo nie wiadomo, czy ja jestem agentem, czy ktoś jest innym agentem, a może ja oszukuję, że jestem agentem i chcę, żeby podejrzenia padły na mnie, więc muszę wtedy grać. A może jestem prawdziwym agentem, więc też gram. Więc wiesz, to bywało różnie i też to mogło, może zostać odebrane w różny sposób, ale słuchaj, ja mam do siebie dystans, ja nie czytam komentarzy, staram się nie czytać. Kiedyś czytałam i powiedziałam, że nigdy więcej. I się staram po prostu no, łapać do tego dystans, bo to nie jest łatwe. Teraz żyjemy w takim dziwnym momencie, gdzie wszyscy hejtują i to jest strasznie przykre i po prostu jest to przykre. Nie przejmujemy się. Nie przejmujemy się, bo nie ma co. Uśmiechy i do przodu.